Jak ważne w budżetach gmin wiejskich są przychody z PIT-u i CIT-u? Gminy wiejskie są bardzo zróżnicowane. Można powiedzieć, że każda jest osobnym księstwem, aczkolwiek 1/3 gmin to są gminy pod dużymi miastami, podmiejskie, które miewają się całkiem dobrze, jeżeli chodzi o dochody w udziałach w podatkach państwowych, czyli w PIT-cie i w CIT-cie. Tam jest też dużo przedsiębiorczości, bo otoczenia dużych miast są eksplozją, że tak powiem, działalności gospodarczej. 1/3 gmin jest takich średniaków, a 1/3 to są te gminy najbardziej oddalone i najbardziej rolnicze, czyli daleko od miast, można powiedzieć prowincjonalne, zmarginalizowane, zdefiniowane zresztą w strategiach województw. I co niestety od ustawy, która obowiązywała od 2003 roku, gdzie aktywnie uczestniczyliśmy i ją potem monitorowaliśmy, w ogóle gminy wiejskie były głównie te, o których teraz mówię, bo to się jednak bardzo dużo zmieniło przez te prawie już 20 parę lat, tak? A 30 parę od tworzenia samorządów w Polsce. One się po prostu, te dysproporcje bardzo pogłębiają. I dzisiaj, jeżeli mamy zapowiedź ministra finansów, że PIT i CIT będzie podstawą nowej ustawy o dochodach, to dla tych 1/3 gmin, które już praktycznie zatracają istotę samorządu, będzie znowu potrzebny mechanizm wyrównawczy, żeby mogli godnie wykonywać zadania ustawami na nich nałożone. No bo tu trzeba dodać, że rolnicy nie płacą PIT-u, ani nie płacą CIT-u w większości, w tych małych wiejskich gminach. Ależ oczywiście, dochód z rolnictwa w Polsce nie jest dochodem, więc jak można płacić CIT czy PIT? I to jest rzecz, która zupełnie wyklucza udziały w podatkach tego typu w gminach typowo rolniczych. Mało tego, w terenach, w obszarach wiejskich bardzo często najlepiej planują w cudzysłowie emerytury krusowskie. One są z dodatkiem pielęgnacyjnym na poziomie 1500 netto. No to też jest poza tym progiem PIT-u, który dzisiaj wynosi 30 000, a ma wynosić 60 zgodnie z obietnicami. No więc tutaj trzeba szukać innych zasad. A po drugie, my jesteśmy po 34 latach odtworzenia samorządności w połowie drogi z elementarną infrastrukturą. 38% mamy zaledwie zagospodarowanych ścieków, 17% nie ma jeszcze wodociągu, pomijając jakość tej wody jeszcze. Połowa dróg jest do utwardzenia bądź generalnego remontu. Na to trzeba kilkaset miliardów złotych, żeby te zapóźnienia sesyjne nadrobić. No, potrzebny jest specjalny program rządowy dedykowany do tych obszarów, które zostały gdzieś tam w tyle, bo te samorządy nigdy sobie z tym nie poradzą. No tak, są pieniądze unijne, do których trzeba mieć wkład własny. A taka gmina wiejska, która nie ma przychodów praktycznie z tych dwóch podatków, no to właściwie nie ma środków na to, żeby mieć swój własny wkład. Czyli jak gdyby budowa kanalizacji, budowa infrastruktury stoi pod znakiem zapytania. Nie, no to znaczy, ja bym powiedział dalej, Unia już nam uciekła i pieniądze unijne już nie trafiają na drogi czy nawet gospodarkę wodno-ściekową. To są jakieś śladowe ilości. Tutaj mogą nas uratować tylko tego typu programy, jak ostatni program inwestycji strategicznych, ale dedykowany do obszarów wiejskich, bo ten był kierowany do wszystkich. Tych, którzy po prostu zostali w tyle i muszą nadrobić zapóźnienia. Zgadzam się, że jeżeli w ubiegłym roku weszła ustawa, że mamy kontrolować naszych mieszkańców, że ile kupili wody, a ile wywieźli beczek ścieków, to ja pytam, gdzie mamy to wywieźć, jeżeli nie mamy rezerwy w oczyszczalni albo jeszcze w ogóle nie mamy oczyszczalni. Śmieci wywozimy na ogół do miast, tak? Ale żadna oczyszczalnia nie przyjmie tak zakwaszonych ścieków w takich ilościach. A co się z nimi dzieje, nikt do tej pory nie wie. To jest w ogóle trochę niepoważne, żebyśmy byli policjantami, mając 88 administracji specjalnych w tym kraju. No bo to chyba nie jest rola samorządów. Myśmy raczej powinni dawać marchewkę i zachęcać, żeby mieszkańcy rozwiązywali problem, a państwo, które ma aparat przymusu, kontrolować i karać. No tak, ale jesteśmy na konferencji poświęconej finansowaniu rolnictwa. No i teraz rodzi się pytanie, jakim klientem dla sektora finansowego mogą być te właśnie najmniejsze rolnicze gminy. I samorządy, rolnicy i samorządy. Tak. Tak, rolnicy, samorządy. Jeżeli nie będziemy mieli nadwyżki operacyjnej, jeżeli nie będziemy mieli stabilnych warunków, my nie możemy działać od roku do roku, od wyborów do wyborów. Musimy działać w średnio i długookresowym terminie, żeby te inwestycje przygotować i mieć przede wszystkim z czego je sfinansować. Nawet jak się pojawią programy, czy to rządowe, czy może jakieś specjalne unijne, choćby nawet w ramach KPO, pełna zgoda.
Na wszystko potrzeba wkład własny, mniejszy bądź większy. I już takie dyskusje, ja jestem akurat z Lubelskiego, było ze strony kolegów, że po co my w ogóle opiniujemy fundusze dla Lubelszczyzny, skoro tych 15% nie będziemy mieli, bo bieżące wydatki tak nam wzrosły niezależnie od naszych działań, no bo nie mamy wpływu na cenę energii, ciepła, minimalną pensję, podwyżki nauczycielom, o których decyduje minister. No i w tym momencie istota samorządu jest pod znakiem zapytania i jak będziemy mogli brać kredyty, jeżeli nie mając nadwyżki, nigdy ich nie spłacimy. To jest rzeczywiście problem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać, żeby nie zatracić tego, co najważniejsze, to co się w Polsce najbardziej udało. No to wróćmy do początku naszej rozmowy, do tego czynnika wyrównawczego. Jak on miałby wyglądać według Pana, żeby zadziałał, żeby spełniał swoją rolę? W moim przekonaniu musimy być bardziej solidarni wewnątrz kraju, czyli każdy chętnie mówi o zrównoważonym rozwoju, który jest fikcją, bo dysproporcje się pogłębiają. Więc trzeba po prostu przy nowej ustawie o dochodach, która się rozpoczęła, ma być w ciągu roku przygotowana, to jest bardzo krótki czas, być wrażliwym na to, co się w Polsce dzieje i wycenić przede wszystkim zadania, które się przekazuje ustawami samorządom. Samorządy muszą po prostu mieć zabezpieczone środki na to, żeby godnie mogły wykonywać ustawami nakładane na siebie obowiązki. To jest kluczowa sprawa. Wycenić zadania i za tym muszą pójść środki, ponieważ tam dochodów własnych w tych gminach oddalonych na ogół nie ma. A myślę, że pewien standard powinien w XXI wieku obowiązywać niezależnie od położenia geograficznego, uwarunkowań historycznych czy jakiegoś innego działania, które nie do końca zależy od samorządu. Po drugie, oprócz samorządów, bo samorząd wszystkich problemów nie rozwiąże, trzeba programy zachęcania do przedsiębiorczości na danych terenach. To muszą być specjalne programy, które będą zachęcały do tego, żeby tam chcieli zostać ludzie i żeby zaczęli prowadzić działalność, a nie emeryci, bo młodzi wyjeżdżają. Dzisiaj jest ta weryfikacja negatywna albo do dużych miast, albo za granicę. Zostają ludzie starsi. Ta sytuacja demograficzna jest bardzo, bardzo trudna i ona się będzie pogłębiać, jeżeli nie zaczniemy przeciwdziałać temu. I teraz, jeżeli nie poradzimy sobie z elementarną infrastrukturą, jeżeli będzie chciał jakiś przedsiębiorca przyjść, jeżeli on zobaczy, że nie ma gdzie zrzucić ścieków, nie ma gdzie jechać drogą, tak samo jak i te nowe wyzwania, które Europa nam funduje. Dopóki mieszkańcy po błocie do domu nie będą jeździć, dla nich transformacja energetyczna, spółdzielnie energetyczne, ocieplanie mieszkań i tak dalej, będzie fikcją, bo nie rozwiązana jest elementarna sprawa. I to samo dotyczy niestety tych przedsięwzięć, które tam się powinny pojawić. Przedsiębiorca, który zobaczy, że to jest średniowieczna wieś, jak raz przyjedzie, to drugi raz tam nigdy nie wróci.